Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska, rozpoczynamy główne wydanie informacji dnia. Zapraszam Państwa. Ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę czeka na podpis prezydenta. Sejm zaakceptował poprawki Senatu do ustawy, ale nie wszystkie. Pierwsze dwie wolne niedziele już za 2 miesiące. Na wszystkie wolne od handlu niedziele będziemy musieli poczekać do 2020 roku. Hipermarketom pozostawiono jednak furtkę. Jeśli zainwestują we własną stację paliw, wówczas zakaz handlu w niedzielę będą mogły ominąć. Marzec będzie pierwszym miesiącem, kiedy pracownicy handlu będą pracować tylko w 2 niedziele. Handel w niedzielę będzie stopniowo ograniczany. W 2018 roku zakaz handlu będzie obowiązywał w 2 niedziele. W kolejnym roku 3, a już od 2020 roku zakaz handlu obejmie wszystkie niedziele. Pani Beata Ostaszewska, długoletni pracownik supermarketu, czekała na tę ustawę 20 lat. Te niedziele dla nas, dla pracowników, są bardzo ważne. My będziemy mogli w inny sposób spędzić tą niedzielę niż do tej pory. Będziemy mogli ten czas poświęcić swojej rodzinie, znajomym, przyjaciołom. Zgodnie z zapisami przyjęty zakaz handlu nie obejmie punktów, w których przeważa działalność gastronomiczna. Tam, gdzie cukiernik sprzedaje ciasta i podaje klientom do tego jeszcze kawę, tak, żeby też odpocząć, to jest dozwolone, tak? Ale tam, gdzie przeważa, załóżmy, nie wiem, sprzedaż części samochodowych, obok jest malutka piekarenka, gdzie są sprzedawane, nie wiem, ciepłe rogaliki i tu już nie ma tej przewagi w artykułach spożywczych pierwszego, powiedzmy, użytku, to będzie niedozwolone. Oznacza to, że piekarnie, kawiarnie oraz cukiernie, które sprzedają własne wyroby, będą w niedzielę czynne. Ustawa nie dotyczy także sprzedaży online, punktów handlowych na dworcach i lotniskach, ale to właśnie tu mogą pojawić się pewne nieszczelności, na co wskazuje mecenas Jerzy Kwaśniewski, prezes Instytutu Ordo Iuris. Te przepisy są dosyć nieprecyzyjne, dotyczą bezpośredniej obsługi podróżnych, ale trudno zdefiniować, czym jest bezpośrednia obsługa podróżnych. Jeżeli by się okazało, że staną się pewnym wytrychem dla budowy wielkopowierzchniowych placówek handlowych i dla zatrudniania licznych pracowników w magazynach tych placówek i w samych tych placówkach w niedzielę, być może okaże się konieczna nowelizacja ustawy. Przyjęta ustawa przewiduje karę grzywny za złamanie zakazu handlu w niedzielę w wysokości od 1000 zł do 100 tysięcy zł. Przy uporczywym łamaniu zakazu wprowadza nawet karę ograniczenia wolności. Dariusz Paczuski, wiceprzewodniczący sekcji handlowej NSZZ Solidarność, liczy na sprawne działanie państwa w przestrzeganiu tego zapisu. Mamy zapewnienia od decydentów, że wszystkie formy obchodzenia tej ustawy będą wyłapywane i w krótkim czasie nowelizowane. Czy nowelizowana ustawa w taki sposób, żeby ograniczać możliwości ewentualnych obejść. Dla poseł Katarzyny Lubnauer z Nowoczesnej przyjęta ustawa jest szwajcarskim serem, pełnym dziur. Zapisy, które są w ustawie, są zapisami pustymi, bo jest tyle wyjątków, że realnie rzecz biorąc okaże się, że zawsze można będzie w niedzielę zrobić zakupy, tylko tym razem przy stacji benzynowej, a nie w innym centrum handlowym. Ale to czas pokaże. Choć nie są to jeszcze 4 wolne niedziele od pracy, jak było to w obywatelskim projekcie, a jedynie 2. To ze zmiany cieszy się Ewa Wojtanowska, która od kilkudziesięciu lat pracuje w supermarkecie. Do tej pory przysługiwała jej tylko 1 wolna niedziela od pracy. Mamy różnych pracodawców, prawda? Jedni respektują prawo, drudzy robią jednak po swojemu. Bardzo szybko może się bowiem okazać, że pracownicy hipermarketów nie skorzystają z dobrodziejstwa wolnych niedziel. Hipermarketom pozostawiono furtkę. Jeśli wybudują przy sklepie własną stację paliw, wówczas zakaz handlu w niedzielę będą mogły ominąć. Parlament Europejski może wycofać się z przygotowania wniosku do Komisji Europejskiej o uruchomienie artykułu 7 przeciwko Polsce. Taka decyzja może zapaść 15 stycznia na spotkaniu liderów wszystkich frakcji politycznych parlamentu. Może się tak stać, mimo że wcześniej Parlament Europejski przyjął rezolucję o łamaniu praworządności w Polsce. Brak wniosku ze strony Parlamentu Europejskiego nie wstrzyma jednak procedury artykułu 7 rozpoczętej przez Komisję Europejską. Dziś jego stosowaniu sprzeciwiły się władze Bułgarii. W połowie listopada ubiegłego roku Parlament Europejski podjął rezolucję o łamaniu praworządności w Polsce i zastosowaniu wobec Polski artykułu 7 Traktatu Lizbońskiego. Wówczas poparło ją 6 europosłów Platformy Obywatelskiej. Następnym krokiem miałoby być uchwalenie stosownego wniosku do Komisji Europejskiej przeciwko Polsce. Tego jednak może nie być. O tym mają zadecydować szefowie frakcji politycznych parlamentu w poniedziałek. Unijni politycy szukają sposobu na cofnięcie tej decyzji.
mówi senator Jan Maria Jackowski. Struktury europejskie zdały sobie sprawę, że przesadziły w tej antypolskiej kampanii i retoryce i próbują znaleźć wyjście polityczne z tej sytuacji, między innymi wycofując ten wniosek z Parlamentu Europejskiego, ale sądzę, że finalnie również ten wniosek Komisji Europejskiej też nie będzie poddany całej pełnej procedurze. Rezolucje Parlamentu mają jedynie znaczenie symboliczne, przekonuje politolog dr Marceli Burdelski. Rezolucje Parlamentu Europejskiego takie o wymiarze politycznym, mają wymiar polityczny, nie są europejskim prawem, bo ktoś powiedział, że w parlamencie powiedzieli, to już jest, to nie obowiązuje. Natomiast ważny jest też ten klimat polityczny. Poza tym utrzymanie ostrego politycznego kursu wobec Polski zaczyna być coraz trudniejsze, ocenia dr Krzysztof Kawęcki. Dla Parlamentu Europejskiego taka sytuacja może być dość wygodna, dlatego że przyjęcie wniosku o uruchomienie artykułu 7 przez Parlament Europejski oznaczałoby, że w Parlamencie musiałoby się znaleźć większość 2/3. Procedurę z artykułu 7 Traktatu Lizbońskiego uruchomiła już jednak w grudniu ubiegłego roku Komisja Europejska. Teraz wniosek Komisji musi poprzeć Rada Unii Europejskiej, aby stwierdzone zostało ryzyko poważnego naruszenia przez Polskę wartości unijnych. Do tego potrzebna jest większość 4/5 państw Unii Europejskiej, podkreśla Grzegorz Długi z Kukiz15. Wiemy, że Węgry nie poprą. Co do Bułgarii mamy nadzieję, liczę na to, że się znajdzie więcej krajów. Ja bym bardzo chciał, aby w tej chwili nasza dyplomacja intensywnie pracowała nad tym, aby zdobyć poparcie i aby nie było 22 krajów, które popierają w ogóle wniosek. Bojko Borisow, premier Bułgarii, która rozpoczyna swoją prezydenturę w Radzie Unii Europejskiej, wyraził wczoraj nadzieję, że procedura z artykułu 7 przeciwko Polsce nie zajdzie tak daleko, aby musiało dojść do głosowania unijnych przywódców. Jeśli będziemy musieli głosować, czekają nas bezsenne noce. Mam bardzo dużą nadzieję, że Polska sprawi, że nie będziemy musieli mierzyć się z tym wyzwaniem. Według profesora Mieczysława Ryby państwa Unii Europejskiej nie chcą wewnętrznego sporu. Kraje Unii Europejskiej, szczególnie te ze środkowej Europy, najlepiej chciałyby, ażeby konfliktu Komisji Europejskiej z Polską nie było. Jest to sytuacja bardzo niewygodna, zwłaszcza w kontekście dyskusji o kolejnej perspektywie budżetowej. Widać to bardzo wyraźnie po stanowisku Bułgarii. Bułgarski premier stwierdził także, że przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk nie powinien ingerować w polską politykę. Takie słowa cieszą wicemarszałek Sejmu Beatę Mazurek. Funkcja, którą pełni oczywiście Donald Tusk, powinna być funkcją pełnioną w sposób neutralny i powinna reprezentować interesy wszystkich krajów Unii Europejskiej. Dzisiaj jest politykiem Platformy Obywatelskiej, wcale tego nie ukrywa, staje po stronie opozycji, nas krytykuje jako Prawo i Sprawiedliwość, więc ta opinia, szczerze powiedziawszy, mnie nie dziwi. Pierwsza dyskusja w ramach procedury z artykułu 7 przeciw Polsce odbędzie się w lutym. Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Dariusz Zawistowski rezygnuje z przewodniczenia Radzie. Swoją funkcję przestanie pełnić 15 stycznia, czyli dzień przed wejściem nowej ustawy o KRS-ie. Krajowa Rada Sądownictwa aktywnie włączała się w polityczny spór w sprawie reformy sądownictwa. Dziś jej szef, sędzia Dariusz Zawistowski, poinformował, że rezygnuje z przewodniczenia Radzie. Swoją funkcję przestanie pełnić 15 stycznia. Pan sędzia Dariusz Zawistowski zrzekł się funkcji w dniu poprzedzającym wejście w życie przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw, które w ocenie Krajowej Rady Sądownictwa zostały uznane za niezgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie Krajowej Rady Sądownictwa. Zwyczajna kasta nie może pogodzić się z tym, że zreformowaliśmy wymiar sprawiedliwości, to po pierwsze. Po drugie, nikt nie będzie i nigdy nie był zmuszany do tego, by piastować swoje funkcje. Nie chce pracować, trudno. Tak rezygnację sędziego Zawistowskiego komentuje rzecznik PiSu i wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek. Konstytucjonalista dr habilitowany Marek Dobrowolski podkreśla z kolei, że to decyzja symboliczna. Oczywiście ma to pewien wymiar polityczny, taka rezygnacja. Niemniej trzeba pamiętać, że wszyscy członkowie Krajowej Rady Sądownictwa na mocy nowo uchwalonej ustawy przestają pełnić swoje funkcje, więc
tym bardziej taka rezygnacja przewodniczącego będzie miała charakter czysto symboliczny. Chodzi też o wpływanie na nastroje społeczne, podkreśla adwokat Henryk Lipski. Nie na miejscu jest też, jak akcentuje, mówienie przez szefa KRS-u o niekonstytucyjności, czy też oskarżanie rządzących o łamanie prawa. Powinien stosować do obowiązującego prawa, a jeżeli chce tak głównolotnie się wypowiadać, to powinien się uruchomić mechanizmy odpowiednie, żeby zajął się tym Trybunał Konstytucyjny i wypowiedział się, czy to jest konstytucyjne, czy nie. Na pewno od tego nie jest ani pan sędzia Żurek, ani pan sędzia Zawistowski, żeby wypowiadali się, co jest konstytucyjne, a co nie. Tym bardziej, że przyjęte rozwiązania nie odbiegają od tych, które obowiązują w wielu innych krajach. Jest przełom w rozmowach niemieckich polityków w sprawie powołania koalicji rządzącej. Przywódcy partii CDU, CSU i SPD rekomendują podjęcie negocjacji koalicyjnych. Ostateczna decyzja o przystąpieniu socjaldemokratów do negocjacji koalicyjnych będzie należała do zjazdu tej partii. Odbędzie się 21 stycznia. W Berlinie zakończyły się rozmowy sondażowe, których celem było przygotowanie do właściwych rozmów o utworzeniu koalicji chadeków z socjaldemokratami. Przywódcy CDU i SPD Angela Merkel i Martin Schulz ogłosili, że rekomendują swoim partiom przystąpienie do oficjalnych negocjacji. Ja erlebt, dass die Welt nicht auf uns wartet. Wynik rozmów świadczy o tym, że poważnie pracujemy nad tym, aby dziś i w tej kadencji stworzyć warunki do tego, abyśmy także za 10 i 15 lat mogli dobrze żyć w Niemczech. HDC i socjaldemokraci porozumieli się odnośnie ścisłej współpracy z Francją na rzecz umocnienia strefy euro. Takie zapisy znalazły się w dokumencie podsumowującym rozmowy sondażowe. Niemcy utrzymują swoją siłę w Europie, jeśli następny rząd niemiecki zostanie zbudowany na podstawie tego dokumentu. Jest to również odpowiedź na propozycje Paryża dotyczące wzmocnienia Europy. Jesteśmy zdeterminowani, aby wykorzystać polityczną i ekonomiczną potęgę Niemiec, aby uczynić Europę wielkim projektem. Przywódcy HDC i socjaldemokratów porozumieli się też, że trzeba się postarać, by liczba przybywających do Niemiec uchodźców nie przekraczała 180-220 tysięcy rocznie. Politycy dogadali się również co do stopniowego obniżania tzw. dodatku solidarnościowego o 10 miliardów euro do 2021 roku. Jest to specjalny podatek przeznaczony na wyrównanie poziomów życia między Niemcami zachodnimi a byłą NRD. Strony zobowiązały się do powstrzymania eksportu broni do państw zaangażowanych w konflikt w Jemenie. Dr Piotr Gawryszczak wskazuje, że obecność w przyszłym rządzie Martina Schulza może skutkować zwrotem w lewo niemieckiej polityki. Niepokojące jest oczywiście stwierdzenie pana Martina Schulza, który twierdzi, że będzie więcej czerwonej polityki, czyli takiej polityki lewackiej i socjalistycznej, do jakiej nas przyzwyczaił. Politolog dr Grzegorz Piątkowski podkreśla, że powstanie tak zwanej wielkiej koalicji nie będzie korzystne dla naszego kraju. CDU-CSU, jeśli dojdzie do wielkiej koalicji, będzie musiało oddać więcej stanowisk socjalistom. Dla Polski jest to oczywiście niekorzystne, ponieważ, tak jak mówiliśmy, Martin Schulz osobiście sprzeciwia się większości pomysłów, jakie poddaje Polska na arenie międzynarodowej. Też jest mocnym zwolennikiem sankcji w stosunku do Polski. Tymczasem w niemieckiej prasie pojawiły się wyniki sondażu sugerujące, że Angela Merkel nie przetrwa całej kadencji parlamentu do 2021 roku. 56% uczestników ankiety twierdzi, że kanclerz wcześniej złoży urząd. We francuskim więzieniu niemiecki islamista zaatakował strażników. Za kilka tygodni groziła mu ekstradycja do Stanów Zjednoczonych. Niemiec Christian Ganczarski przeszedł na islam w 1986 roku. Rozpoczął naukę w szkole koranicznej w Arabii Saudyjskiej, ale jej nie ukończył. Brał udział w wojnie czeczeńskiej oraz w Bośni. Wielokrotnie odwiedzał Pakistan oraz Afganistan, gdzie zaprzyjaźnił się z Usamą ibn Ladinem. Ganczarski jest podejrzany o udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu ataków terrorystycznych na tunezyjskie Dżerbie oraz atak z 11 września w USA. We Francji odbywa karę więzienia za współudział w ataku na synagogę w Tunezji w 2002 roku. Wczoraj więzień zaatakował ostrym narzędziem czterech strażników. W lutym muzułmanin miał wyjść z więzienia, ale jak podaje agencja Reutera, USA są zainteresowane jego ekstradycją. Chodzi o pociągnięcie islamistów
listy do odpowiedzialności za rolę w zamachach na World Trade Center. Władze Izraela zatwierdziły plan budowy ponad 1000 nowych mieszkań na terytoriach zachodniego brzegu Jordanu. Nowe lokale znajdą się w 20 żydowskich osiedlach. Opozycyjna organizacja Pokój Teraz zarzuca władzom, że jest to próba udaremnienia współistnienia dwóch państw – Izraela i państwa palestyńskiego. Z kolei rządzący uważają, że mają prawo do budowy nieruchomości na okupowanych przez siebie terytoriach. Plan budowy 1122 mieszkań zatwierdzony. Ogłoszono także konkurs dla firm na budowę połowy z nich. Decyzja nie podoba się Palestyńczykom oraz działającym w organizacji Pokój Teraz byłym żołnierzom Armii Izraelskiej. To osłabia możliwość istnienia państwa palestyńskiego, które ma pewien stopień integralności terytorialnej, a jednocześnie utrudnia Izraelowi ostateczne oddzielenie się od Palestyńczyków w rozwiązaniu dwupaństwowym. Według izraelskich mediów ponad połowa nowych budynków powstanie poza granicami żydowskich osiedli. Podoba się to części Izraelczykom. To nie czyni nas słabszymi, to nas wzmacnia. Pozytywnie patrzymy na to, że jest więcej budynków i to powinno iść nadal w tym kierunku. Te założenia nie przekonują jednak Palestyńczyków. Chcą oni, aby teren zachodniego brzegu Jordanu pozostał dla ich przyszłego państwa. Izrael nadal będzie ogłaszał budowanie tysięcy mieszkań na okupowanych terytoriach palestyńskich. Tak było przed rządami prezydenta Donalda Trumpa i tak będzie po jego rządach. W świetle prawa międzynarodowego żydowskie osadnictwo na zachodnim brzegu w Strefie Gazy i na wzgórzu Golan jest nielegalne. Ostatnia decyzja władz izraelskich o rozbudowie osiedli to nic nowego, zauważa dr Jarosław Jarząbek. To jest po prostu część długofalowego planu izraelskiego zasiedlania tych terytoriów. Także nie powinniśmy tego traktować jako jakiegoś wyjątkowego zdarzenia. Izrael proces osadniczy na zachodnim brzegu Jordanu prowadzi bardzo konsekwentnie. W zasadzie od początku okupacji tego terytorium, czyli od 1967 roku. Ekspert do spraw bliskowschodnich wyjaśnia, że te tereny dla Izraela mają znaczenie strategiczne. Zachodni brzeg Jordanu jest dla Izraela istotny z powodów bezpieczeństwa tego kraju, zasobów wodnych, które tam się znajdują, a które Izrael eksploatuje, z powodów takiego bezpieczeństwa też czysto militarnego. No i ogromnie ważny z punktu widzenia religijnego i takiego, no powiedziałbym, etnonarodowego. Duża część społeczeństwa izraelskiego to są Żydzi religijni, część z nich to są tacy religijni ultraortodoksi. Oni to terytorium traktują jako ziemię, którą przekazał im Bóg. Historyk dr Robert Derewenda wskazuje, że kolonizując te tereny, Izrael wykorzystuje dobrą koniunkturę międzynarodową, przede wszystkim prezydenturę Donalda Trumpa. Na początku lat 90. mówiono jeszcze pomiędzy Izraelem a Organizacją Wyzwolenia Palestyny, a pomiędzy Palestyńczykami a Izraelem, podejmowano kwestię, można powiedzieć, przywrócenia rządów palestyńskich właśnie na zachodnim brzegu Jordanu. Mówiono nawet o wycofaniu wojsk właśnie Izraela z tego terenu. Współcześnie jednak widać obecnie, że Izrael przystępuje do kolonizacji tych terenów. Na terenach zachodniego brzegu Jordanu mieszka obecnie około 500 tysięcy Izraelczyków. Kończymy główne wydanie informacji dnia. Zapraszam Państwa jeszcze dzisiaj po apelu jasnogórskim o 21:20. Do zobaczenia.